Chińskiej motoryzacji w Europie jest coraz więcej, ale nie tylko w samochodach osobowych czy dostawczych, ale także, zobaczcie, w karawaningu. Na targach w Düsseldorfie oglądamy kolejny już kamper, który przyjechał z dalekiej Azji. W tym przypadku jest to model na Iveco, 3-litrowym Iveco z dwoma slajdami. Za chwilę je pokażemy. Zobaczcie. Potężny kamper, naprawdę duży. Jego cena też jest duża, bo być może wydawałoby się, że kampery z Chin będą w bardzo atrakcyjnych cenach. No w tym przypadku chyba tak nie jest, bo jest to 475 tysięcy euro w wersji podstawowej. W wersji najmniejszej można jeszcze dodatkowe rzeczy powymyślać, podokładać. Natomiast tak wygląda to na dzisiaj. Zobaczcie, takie rozwiązania bardzo proste i bardzo praktyczne. Zaskakuje nawet chyba trochę to, że nie są tak często stosowane w innych kamperach. Półki ze ściany to wydaje się, że coś, co ani nie dokłada wagi w jakiś duży sposób, ani nie jest jakąś zaawansowaną konstrukcją, a naprawdę może uprzyjemnić wyjazd i ten czas spędzony przed kamperem, pod markizą, zobaczcie jaką długą, spędzić nieco milej i prościej. Dobrze, zobaczcie, też oczywiście ogromny bagażnik, no bo tutaj przy tych gabarytach nie może być inaczej. Ja jeszcze tylko dodam, bo tak jak widzicie, pojazd jest naprawdę duży. Zbiorniki wody. Na czystą wodę mamy 310-litrowy zbiornik, na szarą 290-litrowy. I mimo tego, że samochód jest duży, będzie wewnątrz jeszcze większy, bo rozsuwamy dwa slajdy. Jeden w tylnej części, tak jak widzicie, oraz jeszcze jeden. To chodźmy, przejdziemy z drugiej strony i zobaczcie tutaj drugi slajd. Przymknę tutaj na chwilę ten garaż. Drugi taki slajd. Co to daje? No daje mnóstwo miejsca wewnątrz. Jak to wygląda? Idziemy. No to chodźcie, idziemy do środka. To chyba jedyne stoisko na tych targach, gdzie obsługa zmusza zwiedzających gości do zdjęcia butów. Te kampery zwiedzamy w skarpetkach. No ale oglądamy, mówiłem o tym, 3-litrowe Iveco, 180 koni, na wyposażeniu m.in. CB Radio, żeby sprawdzić mobilki, jak tam ścieżka na Pekin. Czysto. To jedziemy. Automatyczna skrzynia biegów. Eleganckie, dostojne, ładnie wyposażone wnętrze. Natomiast myślę, że to, co najciekawsze, to po drugiej stronie tego pojazdu. A tę część mieszkalną pokaże wam Bartek. Bartek, który dzisiaj mi zdradził, że ma wujka w południowych Chinach. Ale o tym może trochę później. Otóż, pokazywaliśmy wam wczoraj ten mniejszy pojazd Diddle. Dzisiaj jest zdecydowanie ten większy, na który czekaliśmy. I też warto zaznaczyć, że aby go pokazać w tej wersji bez osób oglądających, musieliśmy tu przyjść godzinę przed otwarciem targów. Ale żeby już nie przeciągać, zobaczcie. Przestrzeń naprawdę spora, ale tak jak wspomniał Piotr, to jest duży samochód, 7-tonowy pojazd, a więc i komfortu, i luksusu nie zabraknie, ale już na kategorię B tym samochodem nie pojeździcie. Zaczynając od tej samej części, co wczoraj, tutaj jest łóżko, a więc w tej alkowie mamy łóżko rozkładane. Zobaczcie, tu jest taka mała blokada, pan nam pokazał, że chowa się ją w spód, następnie wyciąga się tą, o właśnie, tą szufladę i wkłada się materac. Ja go tak może dobrze jeszcze nie upchnę, ale zobaczcie, wedle informacji całe przetłoczenie i tapicerka i podświetlenie naprawdę robi tutaj wrażenie. Po dwóch stronach mamy jeszcze także dodatkowe małe lampeczki do czytania. Łóżko w podobnej wersji, jeśli chodzi o rozmiar, 160 na 200 cm. A więc rzeczywiście robi wrażenie. Złożenie go również nie sprawia kłopotu. Zobaczcie, jeden ruch. Oczywiście możemy tego łóżka nie składać i pozostawić je w rozłożonej wersji. Natomiast zobaczcie, ile miejsca zyskujemy nad głową. Wychodząc z szoferki do tylnej części, po prostu zaszczędzimy sobie bólu. Rzeczywiście jest to przyjemne, zwłaszcza dla osób wysokich, które będą musiały się garbić wychodząc prawie na czworaka. Ale jesteśmy dalej w środku. Powiem wam, że wykładzina całkiem przyjemnie, fajnie się po tym chodzi, ale gdyby spojrzeć na spasowanie elementów, to ciemne przytłuczenie imitacji drewna, białe elementy podświetlane sufity, lampki, no rzeczywiście robi to takie, daje to poczucie komfortu. Szafki, które tutaj są zamykane, są na całkiem przyjemne zamki, zawiasy. No i teraz co do łóżka. Osobiście ja siadając wyjąłem sobie tą poduszkę. Było mi trochę niewygodnie, ale co niektórzy z pewnością skorzystają i z tej wersji, też nie jest najgorzej. Zobaczcie, siedząc tutaj mamy stoliczek, mamy miejsca na dwa napoje. My postawiliśmy sobie tutaj deseczkę z kawą i z krosantem i widzieliśmy, może nie będziemy wam już tego pokazywać, że to łóżko można rozłożyć do spania teoretycznie dla dwóch osób. Wystarczy je pociągnąć od spodu, złożyć te sofy. Rozkłada się praktycznie jak taka nasza polska wersalka. Nie będziemy jej teraz rozkładać, bo to nic nowego, natomiast o, w ten sposób teraz po prostu cyk, cyk. I powiem wam, co zauważyłem po rozłożeniu. Gdyby spojrzeć na szerokość oparcia, która jest troszkę węższa od siedziska, teoretycznie, czy wyspałyby się tutaj dwie dorosłe osoby, nie wiem, rozmiar 170, klasyczny europejski size body,
Śmiałbym trochę wątpić. Dla jednej osoby na pewno będzie to komfortowe, ewentualnie w modelu rodzic plus dziecko. Otwórzmy to z powrotem, aby zostawić to prezentacyjnie tak jak było. No i chcemy wam pokazać kilka innych drobiazgów. Piotrze, może ty byś wspomniał coś o tej części kuchennej? Bardzo chętnie, a zacznę od mikrofalówki. Tutaj na przykład mamy funkcję, choć Bartku, weź mi mógłbyś przed tłumaczyć. A więc tak, tutaj się startuje, tutaj podgrzewamy pizzę, tu można zrobić szybkiego kotleta, tu zupę buraczkową. No właśnie, to już wiemy. Do zupy buraczkowej buraczki weźmiemy oczywiście stąd, chyba że zamroziliśmy, no to stąd. Jeśli chodzi o kuchnię, zobaczcie, to jest wyjątek w przeciwieństwie do modelu, który pokazywaliśmy ostatnio, bo tutaj ku mojemu zaskoczeniu pojawiły się dwa palniki gazowe i pytaliśmy się osobę prowadzącą, jak to wygląda, bo ten samochód wstępnie jest przygotowany już do wersji europejskiej. Mamy informacje, ale nie do końca kompletne, jeśli chodzi o homologację, czy to auto może swobodnie, bezpiecznie jeździć po krajach europejskich. Otrzymaliśmy informację na 90%, że może, brakuje chyba jeszcze dwóch czy trzech elementów, ale nie zdradzono nam dokładnie jakich, aczkolwiek w tym modelu gaz już występuje. Zanim przejdziemy dalej, tylko powiem, widzieliście przed chwilą zmywarkę, ale na wejściu ominęliśmy pralkę. Nie możemy jej teraz pokazać, bo uczyliśmy pranie i teraz nie możemy tego błędu otworzyć. Czy już się skończyło? Już się skończyło, ja już pranie wyjąłem, wszystko wysuszyłem, skarpetki, gaciory, wszystko wisi. Zobaczcie, tak wygląda w środku. Kubatura praktycznie podobna do tego, co pokazywaliśmy wam ostatnio, marki Arda. Natomiast sam design jej wmontowanie tutaj bardzo praktyczny. I zobaczcie, zastanawiano nas wczoraj, zmywarka jest z części centralnej, ale pralka jest centralnie z brzegu. Bardzo mądre rozwiązanie. Po co z tym mokrymi ciuchami chodzić po tej wykładzinie, jak można bezpośrednio wynieść ją na przykład na suszarkę na zewnątrz. Całkiem ciekawe spostrzeżenie. Ale zobaczcie, co jeszcze tutaj mamy. Control panel klasyczny, jak w podobnych autach, które znacie. No i co ciekawe, co przykuło naszą uwagę, to akurat chyba jest wieszak, prawda? No. Wieszak. Jest montowany w jakiś sposób. Tak właśnie mi się wydaje. Można zmienić miejsce jego położenia po prostu. Tutaj mamy nagłośnienie samochodu. Ono jest umiejscowione w dwóch miejscach. Bardzo designersko zrobione. Po lewej stronie i po prawej, jeśli chodzi o kuchnię. I zobaczcie, jak to wygląda. Co mamy tutaj? Tu bardzo elegancki zestaw szkła, a więc no, jak ma być to luksusowo i klasycznie, no to rzeczywiście nie mogło zabraknąć i tej części, ale szafka poniżej... Szybko uzupełnię 16 kieliszków. 16, a więc powiem wam szczerze, przy tej ilości miejsca można tu zrobić całkiem sporą imprezkę urodzinową. Mamy też miejsce na buty, również tych półeczek jest wystarczająco. No i co ciekawe, klimatyzacja. Na początku wydawało nam się, że ona będzie tu umieszczona w punkcie centralnym, ale i z przodu, i w sypialni, i tutaj mamy dwa wentylatory, a klimatyzacja jest bardzo skrzętnie ukryta. Zobaczcie, jedna jest w części wejściu nad drzwiami, bardzo elegancko schowany moduł, a druga znajduje się w sypialni. No i właśnie teraz może przejmę ja pałeczkę sterowania. Piotrze, zaproś nas proszę do sypialni i powiedz, co w azjatyckim pojeździe będziemy mogli znaleźć tam. Zapraszam. Oczywiście zanim pójdziemy spać, skorzystamy z pewnością z prysznica, łazienki. Tutaj zobaczcie taki sprytny system, czyli teraz jest ta łazieneczka zamknięta, taka kabina prysznicowa. Tak, otwieramy drzwiczkę, chowają się do środka i tutaj mamy kabinę prysznicową z okienkiem. Pozostałe rozwiązania raczej dosyć standardowe. Ale powiem ci, że jakość wykonania wcale nie urąga i nie wygląda to najgorzej, no, nawet jeśli chodzi o samą tą płytę. Rzeczywiście można tu tak przyjemniej i komfortowo. Teraz pozwól, że ja się tu schowam i zajrzymy do toalety. Do toalety. Zobaczcie, te drzwi, rozwiązanie oczywiście znane powszechnie, mogą oddzielać część tą z salonem od tej sypialni, można sobie tak to podzielić, a tutaj oczywiście okno, lusterko, po obu stronach szafka i toaleta. Tutaj zobaczcie Panasonic, a wcześniej tam ta zmywarka Siemensa, tutaj Panasonic. No, jeżeli chodzi o te wyposażenie dodatkowe kamperów, to są to naprawdę urządzenia znanych i cenionych producentów. Mnóstwo tam różnych możliwości i przycisków. Bartku, jakbyś tam w dwóch słowach opowiedział. Już opowiadam, a więc tak, począwszy od samo domykanej klapy, to jeśli chodzi o przyciski. Jest to tak zwana strefa komfortu, strefa relaksu, strefa masażu i wiele, wiele innych. Mógłbyś mówić każdą pokrótce? Może poświęcimy na ten temat inną część materiału. Nie zmienia to jednak faktu, że na tej toalecie Panasonica jedynka czy dwójka to na pewno nad wyraz całkowicie inne doznania niż znane nam do tej pory. Tak. To, co trzymam teraz w rękach, to tak naprawdę nie wiem, ale podejrzewam, że będziemy mogli zamontować tutaj i będzie po prostu to łóżko większe i wygodniejsze dla dwóch, albo pewnie spokojnie nawet trzech osób. Natomiast kiedy nie śpimy, to odkładamy na bok, mamy tutaj przyjemne schodki do tego, żeby się do tej
Piotr, ale nasi widzowie uwielbiają, żebyśmy mówili prawdę o materacach. Poproszę cię, walnij się porządnie, weź poduszkę, no i powiedz, co czujesz? Co czuję? Niepokój, żartuję. Bartku, tego nie umawialiśmy. No i jeszcze najważniejsze, pamiętaj, że specjalnie przyniosłem ci misia. Tak. No i jak? Zaraz położyłem się trochę po przekątnej. 183 cm wzrostu, gdyby ktoś chciał może sobie siebie tu podmierzyć, jest bardzo, bardzo dobrze. Powiedz mi, czy wyśpi się tu osoba o rozmiarach blisko 2-metrowych? Czy będzie wygodnie, czy nogami nie będzie uderzać o łazienkę? Z całą pewnością nie zmieści się tu osoba w wymiarach dwumetrowych, natomiast może spać po środku. Ewentualnie po prostu tak, już od kolanek będą te nóżki trochę zwisały, ale to nie problem. Czyli jednym słowem podsumowując, część sypialnia na praktyczna i fajna. Tak, chociaż rzeczywiście to łóżko, no nie wiem ile ma tutaj centymetrów, bo tego nie dostaliśmy tej informacji, natomiast rzeczywiście, no z pewnością nie są to. Nie są to 12. Chyba czas powoli na szybkie podsumowanie tego materiału, żebyśmy was nie za mocno ani zanudzili, ani zamęczyli. To jeszcze jedną rzecz tylko chcę pokazać, jeżeli mogę. Bo bardzo fajne, dwie rzeczy właściwie. Pierwsza to jest taka, że szaleństwo się dzieje na dachu. 1800 watów panele solarne łączną taką mają moc. A druga rzecz jest taka, że możemy sobie to z ziemi wygodnie zobaczyć. Wszyscy wystawcy mogliby pomyśleć o tak fantastycznym rozwiązaniu jak lusterko, które pokazuje to, co dzieje się na dachu. W tym przypadku szczególnie warto, bo tam dzieje się naprawdę dużo. 1800 watów, no to naprawdę można, jeżeli jest dobra pogoda, na dziko się trochę... Przez chwilę pomyślałem, że to rzeczywiście bardzo nowatorska antena satelitarna, ale na taki pomysł rzeczywiście jeszcze nikt nie wpadł, żeby tak pokazywać dachy, bo chyba 99% kamperów to tylko kwestia wyobraźni pozostaje potencjalnego klienta, prawda? Ewentualnie, że są to kamperwany 4x4 z jakąś drabinką z tyłu, to można sobie wejść, pooglądać dach, a tutaj nawet nie trzeba nic zrobić. Piotrze, dwa krótkie podsumowania. Czy ten samochód wart jest swej ceny, o której usłyszeliśmy, że zbliża się do prawie 500 000 euro? 500 000 euro, czyli ponad 2 miliony złotych. Nie powinniśmy raczej patrzeć na ten samochód jako taki budżetowy, skoro z Chin to może trochę tańszy. No nie, w tym przypadku nie. Jest to samochód klasy premium, chiński samochód klasy premium i ta cena nie jest niska, tak mi się wydaje. Czy za wysoka? No też każdy musiał powiedzieć sobie sam. A jakie ogólnie jest nasze, twoje, moje odczucie na temat chińskiej motoryzacji, którą chcielibyśmy tu podsumować? No, zmienia się motoryzacja, zmienia się ten rynek i będziemy to bacznie obserwować. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to jest ta ekspansja już bardzo duża. Powstały pierwsze salony. Dilerzy się mocno tymi markami chińskimi interesują. Głównie są to samochody elektryczne. Niedawno marka BYD otworzyła pierwszy salon samochodów osobowych w Warszawie, pierwszy w Polsce. Pewnie będą kolejne, pewnie inne marki też będą takie salony otwierały, więc to się dynamicznie zmienia. Jeżeli chodzi o kampery, to na razie ten Didler V jest prezentowany na stoisku niemieckiego dealera La Marca. Czy w Polsce pojawi się dealer chińskich samochodów? Będzie to pewnie bardzo mocno uzależnione od tego, jak się te samochody przyjmą w innych krajach europejskich. Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, no jak moglibyśmy inaczej zakończyć tą naszą przygodę po azjatyckiej motoryzacji karawaningowej, jak nie smaczną kawą i francuskim croissantem? Ja osobiście uważam, że fajne pomysły, może jeszcze z tym wykończeniem i z niektórymi rzeczami będzie trzeba troszkę popracować, ale designersko pod kątem koloru, pod kątem prawidłowego umieszczenia i funkcjonalności różnego rodzaju gadżetów mi się bardzo podobało. Pralka mnie urzekła, schowane pięknie nagłośnienie, fantastycznie, ale to, co bardzo mi się podobało, to bardzo dyskretnie pochowane układy klimatyzacji, nie rzucają się w oczy. Rzeczywiście czuć to się i czuć nam było tutaj i przyjemnie, i fajnie, a kilka praktycznych elementów, które znaleźliśmy w tym poprzednim modelu, jak rozkładane łóżko, dodatkowe siedziska w korytarzu, rozjeżdżany stoliczek, jak designerskie pochowane takie elementy elektroniczne, prawda, zrobiły na nas spore wrażenie. To prawda, natomiast tak myślę sobie, że rzeczywiście jest to kamper projektowany przez kogoś, kto oczywiście, że wie, bo przecież w dzisiejszej zglobalizowanym świecie to nie jest żaden problem. Wie, że w Europie też powstają kampery, wie, jakie kampery powstają i jest parę rozwiązań takich, które trudno byłoby zastąpić czymś innym i muszą być niejako może nie skopiowane, ale bardzo do siebie podobne. Natomiast rzeczywiście jest parę takich elementów, które są czymś zupełnie nowym, takim świeżym, innym. Tutaj chyba pralka, zmywarka to oczywiście, że można zamontować w kamperze, natomiast na naszym europejskim rynku nie jest to szczególnie często widziane i popularne rozwiązanie. Tutaj jest to dostępne. Natomiast tak jeszcze już całkowicie podsumowując, ten kamper, w którym właśnie jesteśmy, to jest kamper najbardziej oblegany chyba na całych targach w Düsseldorfie. Wielogodzinne, właściwie przez cały dzień są bardzo długie kolejki i trzeba swoje odstać, żeby móc ten samochód obejrzeć w środku.
po tym, co właśnie tutaj teraz zobaczyłem, a przyjechaliśmy specjalnie na 2 godziny przed wpuszczeniem tutaj targowych gości, mówiliśmy sobie tą możliwość nagrania tego materiału filmowego, to tak sobie myślę, że gdybym miał stać, nie wiem, 2 godziny w kolejce po to, żeby to zobaczyć, to bym chyba potem był smutny, że tyle stałem. Chyba też bym był rozczarowany, dlatego podsumowując i podsumowując i podsumowując, ogólnie nam się podobało, ale czekamy na więcej. To co? Miłego. Pozdrawiam.